O tym, że chłopak spotyka się z dziewczyną i nie idzie ani jednej, ani drugiej stronie. Kompletnie. Antoni zaciągnął do baru za rokiem, jakby się wydawało, bardzo blisko mu osoby. Gdy alkohol wypili, on spojrzał jej w oczy, po czym niezwłocznie przemowę rozpoczął. Jesteś jak zaległa opłata taka, której nie mam z czego zapłacić. Jesteś jak następna paczka tytoniu, której znowu nie chciałem kupić. Jesteś jak uporczywe przyzwyczajenie, które tak ciężko jest zmienić. Kiedy ja jestem sztucznym satelitą krążącym w kółko po kosmicznej przestrzeni, to co, że wokół nie siedzi już nikt? Najwyraźniej mamy siebie, choć nie przestaje wydawać się mi, że ty masz dosyć mnie, a ja mam dosyć ciebie. Ja jestem jak ta kaseta magnetofonowa, której nie masz na czym odsłuchać. Jestem jak kaloryczna bułka z fast foodu, której znowu nie chciałem zjadać. Jestem jak ta godzina czwarta nad ranem, kiedy budzik ma zwyczaj budzić. Wspólnie tworzymy dziwną anomalię, wmieszaną bez sensu pośród innych ludzi. To co, że wokół nie siedzi już nikt? Najwyraźniej mamy siebie, choć nie przestaje wydawać się mi, że ty masz dosyć mnie, a ja mam dosyć siebie. To co, że wokół nie siedzi już nikt? Najwyraźniej mamy siebie, choć nie przestaje wydawać się mi, że ty masz dosyć mnie, a ja mam dosyć ciebie. Antoni zaciągnął do baru za rogiem, jakby się wydawało, bardzo blisko mu osobę. On rachunek zapłacił, ona wstała od stołu, po czym oboje rozeszli się do domu.